Też nie Szymon, z Polankiewicz jestem się panie, najzdrowszy sklep teoria.pl i oczywiście biogabinet terapii naturalnych wiem. Takie proste pytanie, które krąży gdzieś wokół mnie i brzmi ono. Gdybyś miał wybrać się na bezludną wyspę z rodziną, sam, niezależnie, w każdym razie na wyspę taką, gdzie musisz zdecydować, co wziąć z sobą, jaki preparat, czy ewentualnie jakie herbaty, co takiego, bo nie znasz, co na tej bezludnej wyspie jest, nie znasz tamtej roślinności, nie znasz tamtej natury, nie wiesz, z czego będziesz mógł od razu korzystać, co wziąłbyś dla zdrowotności. No i jest takich parę prostych rzeczy. Z takich bardzo uniwersalnych, wspaniałych, absolutnie numer jeden DMSO. Zdecydowanie, które remontuje wspaniałe rzeczy. Jeśli ktoś zna mechanizm działania tego wspaniałego preparatu, to rozumie dlaczego. Tutaj kolejne pytanie, no dobrze, a jeśli miałbyś wziąć jakieś herbaty czy zioła na przykład, no to na pewno wziąłbym spory zapas również yerba mate. Dlaczego? Dlatego, że daje ładunek energii, dlatego, że świetnie dokarmia organizm, te mikro i makroelementy i wiele różnych mechanizmów, które tutaj działają, abyśmy mogli dobrze funkcjonować. Idąc dalej w takim układzie, gdybyś miał wziąć kolejną rzecz, jakąś taką, żebyś nie miał przeładowanej ciężarówki, jadąc na tą bezludną wyspę, cóżesz takiego jeszcze. Wspomniałem oczywiście DMSO, wspomniałem oczywiście yerba mate. I teraz rozglądając się po tym naszym bogactwie, które tutaj mamy, to gdyby się okazało, że, a jak Państwo wiecie, zapewne niektórzy, nie jadam mięsa, nie jadam ryb, nie jadam praktycznie pieczywa, a zdarzy mi się, że zjadam pieczywo z serii bezglutenowych z pięciu przemian. I teraz, jeśli już jakikolwiek zaczątek właśnie jakiegoś ewentualnego pieczywa, to jakie? Zdecydowanie pieczywo to dla tak zwanych bezglutenowców, ale z grupy keto. Dlatego? Dlatego, że te wszystkie rzeczy, trzy rzeczy, które wymieniłem w sposób rewelacyjny, będą się uzupełniać. I to jest właściwie odpowiedź. Trzy podstawowe produkty, które wziąłbym dla rodziny, gdybyśmy wybierali się na bezludną wyspę. Uniwersalny zdecydowanie DMSO, zdecydowanie yerba mate. Jeśli już pieczywko jakiekolwiek, to właśnie to wymienione. A gdybym miał wziąć jeszcze jakieś mąki ewentualne, to na pewno samopsza, czy tego typu z tych starszych, dawnych, pszenicznych, prawdziwie pszenicznych zbóż. Baw się dobrze, zastanów się, jakie ty wziąłbyś, jaka jest twoja wiedza, jakie zrozumienie tej natury. Oczywiście pamiętając, że gdybym miał większe możliwości niż tylko trzy rzeczy do wzięcia, to jest tego tutaj naprawdę sporo, jest masę wspaniałych ziół, poprzez nawet taki zwykły, wydawałoby się piołun, taki zwykły wrotycz, czy taki zwykły glistnik, jaskółcze ziele, ale wiele, wiele również innych, dziurawiec, krwawnik itd., itd., zanim poznalibyśmy tamtą na tej wyspie naturę, to co możemy, z czego możemy skorzystać. Bawcie dobrze, najzdrowszy sklep teoria.pl, medycyna zdrowia, biogabinet terapii naturalnych wiem. Jesteśmy online'owo oczywiście teoria.pl, biogabinet.eu, ale oczywiście również tutaj właśnie jestem w miejscu, w naszym centrum mocy, tym dystrybucyjnym, zarządzającym, tym, w którym dzieje się tutaj wiele rzeczy, czyli najzdrowszy sklep i gabinet tutaj obok, zaraz w Czankowie, Kościuszki 19/4, ale również punkt konsultacyjny i sklep, najzdrowszy sklep w Trzciance, czynny wtorki i piątki. To jest takie miejsce bardzo fajne przy między innymi targowisku miejskim. A tutaj blisko księgarni, co byśmy czasami, gdyby nasze książki już tam nie wystarczają, a mamy tego setki, zatem moglibyśmy tam jeszcze pójść coś sobie nabyć. Baw się dobrze, do miłego. Szymon Polankiewicz z tej strony się kłania, a to całe centrum mocy wynika z doświadczeń dwojga ludzi, dyplomowanych naturoterapeutów, muzyków, Elżbiety i Szymona Polankiewicz. Baw się dobrze, do miłego.